Witajcie, z tej strony Patryk, kanał Buty Nie Grają, a w dzisiejszym odcinku czas na recenzję oto tych bardzo fajnych butów od Under Armoura, czyli Kerry 1 Flotro. Ale zanim do tego przejdziemy, pamiętajcie, subskrybować kanał i dodatkowo jeszcze polubić ten film, bo naprawdę warto. Niewiele brakło, żeby to był jeden z najfajniejszych butów tego roku. A czego brakło, moi drodzy? Zacznijmy od razu od tego, czego brakło. Mankament tego buta jest jeden. Tak, to podeszwa Flow. Tak, to podeszwa z pianki Flow. Niestety, to jest tak poroniony pomysł. Mówiłem to już przy kilku dziesiątkach recenzji, ale gdyby tutaj tylko to pokryć troszeczkę jakąś gumą, która by kleiła, no bo nie byłem fanem Kerry siódemek, zerwałem w nich dwugłowe uda, ale spoko się trzymały parkietu. To jest ich największy mankament. Tak to. Tutaj, stopa, jak marzenie. Najwygodniejsze buty chyba w tym roku. Naprawdę. Są tak wygodne, są tak świetne, że to jest po prostu niepojęte. Ja uwielbiam w nich na siłowni ćwiczyć. Naprawdę genialne buty, najlepsze buty na siłownię do koszykówki, jakie istnieją. Dajcie znać, czy byście chcieli zobaczyć na przykład topkę butów na siłownię koszykarskich, bo one byłyby wysoko. Jest kilka parek, które naprawdę lubię i wybieram na siłkę, bo się po prostu do tego nadają. I ta podeszwa zmienia to, że do gry outdoorowej to nie nadają się wcale. Na hale nadają się, no ale wiadomo, no długi żywot nie będzie. Ja to już mam tu poprzecieraną tą piankę. A wiedząc do czego to są buty, grałem ich tylko na czystych halach. Tu już jest pianka starta, tutaj jest starta. No kurczę, powiem wam, że dla mnie to jest troszkę lipa, bo płacicie za te buty spore pieniążki i dostajecie taki krat. No dla mnie smutełek, no ale co zrobicie, no takie żyćko z Under Armourem, nic nie poradzicie. Trzeba tylko brać to na klatę i się ładnie uśmiechać. Ale reszta jest naprawdę genialna. Lockdown stopy fajny. Mimo tego, że materiał jest dość miękki, to tutaj przy kostce jest na tyle sztywno, pięta się fajnie zamyka i naprawdę fajnie trzyma. Ja ogólnie uważam, że to jeden z najwygodniejszych, na pewno najwygodniejszy but tego roku. Sznurowadła fajnie zawiązują, amortyzacja spoko. No, nic mnie nie uwiera, nic mnie nie żga. Wszystko jest naprawdę na bardzo dobrym poziomie. I gdyby tylko wymienić tą podeszwę, to myślę, że w topce butów to by się kręciły w okolicach top 5. Myślę, że na spokojnie. Musiałbym to przemyśleć porządnie, ale top 5 myślę, żeby się przekręciły na pewno. Nie wiem, czy wyżej, czy niżej. Musiałbym tam pomyśleć, ale widzicie, jedna pierdoła. Tutaj powlec to jakąś gumą. Kompletnie jakąś gumą, tylko to powlec. I ma z głowy. Zero innych rzeczy dodatkowych jest wymagane. Tylko to. Under Armour, wyciągaj wnioski. Ja wiem, że wam się to i tak sprzeda. Chociaż widzę, że stoją w miarę na stronach. Na sklepie koszykarza je macie. Link w opisie. No, możecie tam kupić. Jeśli macie możliwość grania na tylko mega czystych halach i tak dalej, jesteście lekkim zawodnikiem, który nie biega. Nie jest dynamiczny, nie skacze za bardzo, tylko sobie stoisz w miejscu i rzucasz. To wtedy polecam. Jest spoko. W innych wypadkach, czy do końca polecę, na pewno jest mega wygodny. No, to mogę polecić. Fajna amortyzacja, fajny lockdown stopy, ale no niestety ta podeszwa zewnętrzna dla mnie robi na tyle dużą robotę, ale negatywną, że nie poradziłbym ich komuś do gry tak naprawdę, kto, nie wiem, chce chycać metr do góry, czy jest naprawdę dynamicznym dzikiem, czy po prostu gra na brudnej hali, a na outdoor to już w ogóle nie wspomnę. Dobra, z mojej strony to już wszystko. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Nara!